Powiedzmy, że zadanie jest takie: 495 równa się 621 minus puste pole, w które musimy wpisać poprawną liczbę. Jaka to będzie liczba? Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć samodzielnie. Ok, zróbmy teraz to zadanie wspólnie. Jednym ze sposobów, które można tutaj zastosować, jest przedstawienie takiego działania na osi liczbowej. 495 jest wynikiem, który otrzymamy, jeżeli odejmiemy jakąś liczbę od 621. Zaznaczmy te dwie liczby na osi liczbowej, zacznijmy od największej liczby, mamy 621, odejmujemy od niej jakąś liczbę i otrzymujemy 495. Powiedzmy, że tutaj jest 621, odejmujemy jakąś liczbę i otrzymujemy 495, czyli w tym miejscu musi się znajdować 495. Jaką liczbę odjęliśmy? Ten łuk przedstawia odejmowanie. Wpiszmy tu minus i puste miejsce, mówiąc inaczej, ile musimy z 621 odjąć, żeby przenieść się do 495. Jest wiele sposobów, można to zrobić, na przykład tak, że najpierw odejmiemy 21, żeby znaleźć się równo w 600, teraz możemy odjąć równo setkę, żeby znaleźć się w 500. Ten łuk oznacza odjęcie 100, w takim razie tutaj jest na osi 500, a od 500, żeby trafić w 495, musimy odjąć 5. W takim razie, żeby przenieść się na osi liczbowej od 621 do 495, musimy odjąć 21, potem 100 i jeszcze 5. Można użyć innych liczb, ale jeżeli wybierzemy te 3, to jest łatwiej, bo operujemy pełnymi setkami. Ile to będzie razem? Zapiszmy te liczby w takiej kolejności, żeby było łatwiej liczyć. Minus 100, minus 21. Minus 5. To wszystko odjęliśmy od 621, a po odjęciu musimy otrzymać 495. Ile odjęliśmy razem? Odjęcie 21 i odjęcie 5 to to samo co odjęcie 26, odjęcie 100 i odjęcie 26 to to samo co odjęcie 126, odjęliśmy 126, to oznacza, że 495 jest równe 621 minus 126. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Puste pole minus 435 równa się 210. Jaką liczbę należy wpisać w puste pole? To zadanie trochę się różni od poprzedniego, bo teraz nie mamy powiedzieć, jaką liczbę trzeba odjąć od większej liczby, którą znamy. Tylko mamy powiedzieć, od jakiej większej liczby, której nie znamy, mamy coś odjąć. Jakaś większa liczba minus 435 równe jest 210. Zadanie jest trochę inne, ale znowu może się okazać, że przydatne jest przedstawienie tego działania na osi liczbowej, chociażby dla pewności, że nasz sposób rozumowania jest poprawny. Zaczynamy od jakiejś nieznanej liczby. Odejmujemy od niej 435 i otrzymujemy 210. Zacznijmy na przykład w tym punkcie. Odejmujemy 435 i trafiamy w miejsce, w którym znajduje się 210. I tutaj bardzo przydaje się taki właśnie rysunek na osi liczbowej. Bo, żeby znaleźć wartość liczbową znaku zapytania, możemy zapisać to działanie od końca. Jeżeli zaczniemy od 210, dodamy 435, to wylądujemy w znaku zapytania. Ile to jest 210 plus 435? Takie dodawanie można wykonać na wiele sposobów. Zachęcam Was do zatrzymania filmu i obliczenia tego samodzielnie. Można na przykład tak. Najpierw dodamy 400 plus 400. 210 plus 400 to 610, tu jest 610, do tego dodamy 30. Pamiętajcie, że to nie muszą być dokładne rysunki, nie chodzi o perfekcję, chodzi o to, żeby rysowaniem pomóc sobie w obliczeniach. Dodaliśmy 3 dziesiątki, mieliśmy już jedną dziesiątkę, 10 plus 30 to 40, czyli razem to będzie 640. I jeszcze musimy dodać piątkę plus. 5. 645 to 645. No i mamy odpowiedź. W puste pole trzeba wpisać 645, bo 645 minus 435 równa się 210.